Witajcie, właśnie będziemy wdrapywać się na górę Świętej Anny autostradą A4. Wdrapujemy się od strony Wrocławia i Opola starym manem TGA z 2006 roku pod ładunkiem. Auto z paliwem, z ładunkiem waży około 37 ton. Sprawdźmy, jak sobie manik stary poradzi. Skrzynia automat, nie dotykam. Puszczone jest w trybie auto, więc zobaczymy, jak bardzo wymięknie. Już połówka zdjęta. Na budziku 8.4. Wchodziłem na 8.8. Komuś tutaj chyba wyciekł olej. Też się ktoś wdrapywał. Osiemdziesiąt na zegarze. Nie, spada 79. Siedemdziesiąt osiem. Siedemdziesiąt siedem. Siedemdziesiąt pięć. No manik słabnie pod górę. Lekko nie ma. Trzeba oddać to, co... Muszę się wprosić powoli na pas. No suńcie się, suńcie, suńcie. Dobra, udało mi się w ostatniej chwili. Dziękuję wam, koledzy z osobówek. Dwaj, co mi uciekli na lewy. Bo wtedy bym się nie podniósł z prędkością, jakbym zszedł do 60-50. 73 na budziku. A swoją drogą ciekawostka, bo tutaj jadę przez niewidzialną ścianę termiczną. Zachód Polski, Wrocław 22-23 stopnie, a po drugiej stronie Góry Świętej Anny 32. Już teraz mam 25. Przed chwilą mówię, na dole było zimno. Już teraz jest 25, a pójdzie tylko w górę. Dobra, zaczyna mi rosnąć. 76, 77, 78. Oczywiście man wchodził na tempomacie zapiętym na 88, czyli z biegu, z trasy. Nie ruszałem, nie ograniczałem go. No, 84, 85. Połówka zdjęta na pełną dwunastkę i jedziemy na biegu przylotowym. Tak to mniej więcej wygląda wdrapywanie się. Jeszcze z ciekawości zobaczymy temperaturę oleju. 111 stopni Celsjusza. Temperatura wody mam wskaźnikową, idealnie w normie.